Cześć, witajcie. Ja jestem Hincul i dzisiaj wracamy do waszych bitew. Dość ciekawa, myślę, że będzie to potyczka, z tego względu, że sam jestem bardzo ciekaw tego pojazdu. Mianowicie AMX-13-105. Bitwa na mapie jakże zacnej dla takiego pojazdu stepy. Oczywiście losowanie do dziesiątek, bo jest to light 10 poziomu. I naprawdę sam jestem ciekaw tego pojazdu, bo zastanawiam się właśnie, który sobie później właśnie robić. Patrząc na tego AMX-a, co mnie jedynie martwi, to to, że pojazd posiada trzy pociski. Powtórkę mi przesłał Sir Tornado, kolega już gościł mnie na kanale, tak więc jego powtórki już na pewno widzieliście. No i tutaj właśnie przesłał mi powtóreczkę na AMX-ie 13-105 i bardzo jestem właśnie ciekaw, co tutaj się wydarzy. Na pewno grając lightami, patrząc właśnie na tego malca, pana Żabkę, bo wygląda jak żaba, i porównując na przykład, tak jak ja teraz gram Sheridanem, to na pewno Franca ma dużo, dużo lepsze camo. Sheridan jest dość dużym pojazdem i tam troszeczkę inaczej musimy grać. Na pewno nie na takiego właśnie spota, jak tutaj właśnie widzimy, gdzie kolega pięknie stoi w krzaku. No i łapie asysty, robi to, co powinien light robić, można powiedzieć, na takich mapach. Ja szczerze powiem, kilka razy próbowałem Sheridanem gdzieś tam wjechać do krzaczora, ale powiem wam, że pojazd jest naprawdę bardzo duży. No ładnie, ładnie łapie asysty. Na szczęście nie ma artylerii. Kolejna sprawa, co my tutaj mamy za działo? Działo to jest 105, takie same właśnie jak w Sheridanie. Uszkodzenia są też takie same, bo 390 potrafimy zabrać na jeden strzał. To jest bardzo podobnie. Trzy pociski w magazynku, tak więc, no nie wiem, grając na przykład Barczatem 25 AP, tam się przyzwyczaiłem do tego pojazdu i szczerze powiem, no tam mamy zdecydowanie więcej tych pocisków, potrafimy, dajmy na to 8 czy 9 ściągnąć na cały magazynek, jak na wszystkie pociski wejdą i będzie dobrze losowało. Tutaj, no niestety, można powiedzieć, że z trzema pociskami jedynie co, to po prostu dobijać inne pojazdy. Tak jak teraz tutaj na przykład ten T-54E1. Bez problemu na, no teraz już go prawie na jeden ma. No i właśnie. To jest bardzo fajne, że są takie uszkodzenia. 390 na strzał. Aczkolwiek penetracja nie jest jakaś może zacna. To można powiedzieć, że bardzo porównywalna do Sheridana, bo 234 na 280. Pojazd jest niesamowicie mobilny. 68 km na godzinę. Szybciej niż Sheridan. Koni mamy tutaj 600 koni, 37 konia na tonę, także jest mniej niż na Sheridanie, bo Sheridan posiada 41. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się porównać te, przynajmniej część tych lightów 10 poziomu. Bardzo bym chciał przynajmniej 3-4 posiadać. Najbliżej chyba mi jest do niemieckiego, tego RHM-a, no i później właśnie się zastanawiam, albo radzieckiego, albo właśnie pana Żabkę. Czyli właśnie AMX-a 13-105. I tak naprawdę, no nie wiem, bardzo ciekaw jestem właśnie tej potyczki, co tutaj kolega będzie wyczyniał i jak pojazd będzie się właśnie spisywał. No dość na razie taka spokojna bitwa. 5 przebić, jeden na razie pojazd zniszczony. Przeładunek, jak widzieliście, tam jest delikatnie ponad 20 sekund, jak się nie mylę. Tutaj widzę, kolega gra z racjami, żeby ten czas przeładunku jeszcze zmniejszyć. Zasięg spota jest 390 metrów, tak więc jest mniej niż na Sheridanie. Sheridan ma aż 420. No, tutaj kolega się nie popisał zbytnio tym barczacem. Jeszcze lepiej zrobił. Dobra. Widać, że pojazd jest dość mobilny. No i tam wszystkie ciężary pojechały już praktycznie pod bazą są. Opuszczanie działa. Ma minus 8 stopni. W porównaniu właśnie do Sheridana jest minus 10. To jest bardzo duża, można powiedzieć,
bardzo duże udogodnienie i szczerze wam powiem, że już się niesamowicie do Sheridana przyzwyczaiłem. No i pojazd jest o wiele, znaczy no o wiele, nie wiem, nie grałem Francą, ale Sheridan jest niesamowicie mobilny. Może prędkość nie jest najlepsza z tych wszystkich czołgów lekkich. Słuchajcie, ile jest przeładunek, zaraz zobaczymy. 24-28, no prawie 25 sekund, także no trochę jednak jest. I szczerze wam powiem, że prędkość może nie jest najlepsza z tych wszystkich lightów. Oj, nie weszło. Ale jeżeli chodzi o właśnie konie mechaniczne, jest niesamowicie, można powiedzieć, pojazd zwinny. O, tutaj dość niebezpiecznie było. Tym bardziej, że tutaj nikt nie podjechał, nie pomógł. I to jest właśnie taka gra lightami. Na, można powiedzieć, taką hienę. Przeładunek. Dobra, skodzianka chyba zaraz zejdzie. I co zauważyłem właśnie w bitwach, powiem wam, że właśnie wiele razy już wchodziłem w wymianę właśnie z tymi AMX-ami 13-105 i mają właśnie bardzo fajne celowanie. Niby tutaj parametry nie są jakieś bardzo dobre, bo tylko 2.30 czas skupiania, celność 0.42, ale podczas jazdy to działo naprawdę bardzo fajnie sobie radzi, używając na przykład właśnie auto-aima. Dobra, no i zostały 3 ciężary. 12 przebić, 10 asyst, 3 pojazdy zniszczone. Ja praktycznie teraz codziennie wbijam trzecią odznakę na Sheridanie. Już mam chyba prawie 93. Ale mówię, pojazd dla mnie no jest niesamowity. Ops, a teraz co to było? Chłopaki chyba coś pili. Najpierw ten z baczacie. Dobra. Ale pocisk tak, nie wiem, dziwnie właśnie leciał. A, to zresztą to był ten hit. I dlatego jest tak bardzo wolno. Dobra, została E5 już na dobicie. Został Isior, już E5 nie ma. No i został jeszcze IS-7. No patrząc właśnie, kurczę, na mobilność tego pojazdu, to naprawdę bardzo fajnie sobie radzi, aż nawet trzeba uważać. 1400 punktów wytrzymałości. Troszkę mniej niż na Sheridanie, ale spokojnie wystarcza. No kiepsko polosowało. Dobra, jest 4 pojazdy zniszczone, 17 przebić, no i 10 asyst. Zaraz zobaczymy statystyki. Myślę, że pojazd jest dość godny uwagi. Jest to odznaka mistrzowska. 6000 prawie uszkodzeń, 3,5 asyst, tak więc jak na 10 tier lightem nie jest naprawdę źle. Okej, to by było na tyle. Oczywiście bardzo dziękuję za powtórkę i przyjrzenie mu się temu pojazdowi, bo jeszcze tego pojazdu u mnie na kanale nie było. Tak więc dzięki wam za uwagę i koledze za powtóreczkę. Do usłyszenia, trzymajcie się, hej!